Cześć, witajcie. Cześć. Dorota i Artur, Loża Dżentelmenów. A słuchajcie, chcieliśmy Was bardzo serdecznie zaprosić do klubu Loży Dżentelmenów. A co to jest? To jest taki twór niezwykle ciekawy i fajny i niezwykle rozbudowany już, który powstał przy okazji Loży Dżentelmenów. Loża Dżentelmenów to marka niezależnego polskiego butlera, to też showroom w Piasecznie, w którym się obecnie znajdujemy, a to organizator festiwalu whisky, ale tak naprawdę jedną z fajniejszych funkcji, którą robimy, to jest właśnie klub Loży Dżentelmenów. Klub Loży Dżentelmenów to są fani whisky z całego kraju i zresztą już nie tylko z kraju, którzy spotykają się, rozmawiają na temat whisky. Nawiązaliśmy do tradycji tych klubów dawnych, dżentelmeńskich, XIX-wiecznych, gdzie się panowie spotykali, palili cygara, pili dobre alkohole. Ale z jednym wyjątkiem. Z bardzo ważnym wyjątkiem, dlatego że u nas dżentelmenem się jest niezależnie od płci. W związku z tym mamy panie. I to nie tylko mnie. Tak jest, w naszej grupie. Jeżeli ktoś lubi whisky po prostu, to jest mile widziany w grupie. Klub ma bardzo dużo benefitów. Mamy to nawet spisane na kartkach, słuchajcie, bo jest tego tak dużo, że nie jesteśmy... Ciężko zapamiętać. W związku z tym będziemy co jakiś czas zerkać i będziemy Wam opowiadać o tym wszystkim. No to po kolei. No dobra, to po kolei. Słuchajcie, jeżeli chodzi o benefity wynikające z członkostwa w Klubie Loży Dżentelmenów, to przede wszystkim jest dostęp do przedsprzedaży selekcji loży, czyli wszystkich najnowszych butli, które Artur wybiera i wypuszcza na rynek. Klubowicze jako pierwsi się o tym dowiadują, zwykle ten cynk tak zwany idzie dużo, dużo wcześniej. W momencie, kiedy butelka pojawia się do sprzedaży dla klubu, jest 14 dni na zakup, natomiast jest to specjalna cena, która no, jest dużo, dużo niższa niż ta później półkowa dostępna dla osób z zewnątrz. Tak, i oprócz ceny jeszcze jest ważne to, że o ile przy dużych beczkach to nie ma z tym najczęściej problemu, żeby potem była przez jakiś czas dostępna, o tyle przy małych beczkach, słuchajcie, no czasami jest tak, że ta beczka w całości sprzedaje się w klubie i ona w ogóle nie wychodzi na zewnątrz, w związku z tym jakbyście nie byli klubowiczami, nie mielibyście do niej dostępu. Ale wydaje mi się, że jeszcze fajniejszym tematem to są degustacje. Oj, tak. Degustacji, których w klubie robimy naprawdę bardzo, bardzo dużo i to nie są degustacje prowadzone tylko przeze mnie. Oczywiście ja z całą przyjemnością takie degustacje prowadzę też, czy na selekcjach loży, czy na innych, innych whisky, ale prowadzą dla nas brand ambasadorzy od najróżniejszych marek i to nie są tylko whisky, bo są degustacje i rumów, są degustacje i win, w związku z tym naprawdę to spektrum benefitów jest bardzo, bardzo szerokie. Tak, i to budowanie naszej świadomości, naszego podniebienia też jest bardzo, bardzo szerokie. Tak, właśnie jeżeli chodzi o degustację, słuchajcie, tak naprawdę to jest temat, który nam się bardzo mocno rozwija. Obecnie prowadzimy mniej więcej 2 degustacje w ciągu miesiąca w formie online dla klubowiczów, a często jest ich dużo, dużo więcej, a to są takie podstawowe rzeczy, które się pojawiają w tym tak zwanym roku szkolnym, bo w wakacje dajemy sobie sekundę oddechu potrzebnego zarówno Wam, jak i nam, wiadomo. Natomiast te degustacje, ludzie pytają, jak to online, jak możemy degustować online, jak to się odbywa? No COVID rozwiązał ten problem. Mianowicie dostajecie od nas przesyłkę kurierską z samplami, które są opisane w domowym zaciszu, odpalacie komputer, odpalacie Zooma i możecie korzystać z degustacji, ponieważ wszyscy umówieni, czy prowadzącym jest Artur, czy właśnie brand ambasadorzy, tak jak już wspomniał, zasiadają przed swoimi monitorami i zaczyna się to spotkanie. Wiadomo, lepiej byłoby na żywo, ale ta forma jest super ze względu przede wszystkim dla ludzi mieszkających gdzieś w mniejszych miejscowościach albo pod miastami, gdzie jest problem z dojazdem, tu w ogóle nie ma takiego problemu. Co nie znaczy, że w ogóle nie spotykamy się na żywo. A no właśnie, bo spotykamy się na żywo kilka razy. Oprócz tego, że zawsze Was zapraszamy podczas festiwali whisky, które się odbywają w całym kraju, bo najczęściej my tam jesteśmy z naszym stoiskiem, w związku z tym po prostu przychodzicie, przedstawiacie się, przypominacie, ponieważ jest Was wielu i wiele, bo tak jak już... Coraz więcej dziewczyn pije whisky, dokładnie, to prawda. Szanuję. W związku z tym przychodzicie, rozmawiamy, coś zawsze ciekawego spod lady też się dla Was pewnie znajdzie, ale pamiętajcie też o tym, że jak jesteście klubowiczami, to jest możliwość pojechania z nami na zlot. No właśnie, może ja dodam 2 słowa o tych zlotach, bo słuchajcie, mamy w
jako ten benefit podstawowy napisany właśnie udział w oficjalnym zlocie Klubu Loży Dżentelmenów. Cóż to takiego? To jest spotkanie weekendowe, gdzie wyjeżdżają członkowie Klubu Loży Dżentelmenów, oczywiście my tam zawsze jesteśmy, przyjeżdżają także brand ambasadorzy i w trakcie takiego zlotu odbywa się kilka wspaniałych degustacji w bardzo szerokim gronie, więc no, ostatni zlot robiliśmy w kwietniu tego roku 2022 i w tej zimowej, zimowo-wiosennej aurze było przeprowadzonych aż 5 degustacji, warsztaty koktajlowe oraz wykład o sztuce barmańskiej, kuchni molekularnej, także naprawdę no, było tak intensywnie, że brakowało nam czasu na to, żeby wszystko zmieścić. Na tych wyjazdach też mamy zasadę tak zwanego szkockiego stołu, gdzie każdy przywozi w określonym budżecie swoją butelkę, którą chciałby się podzielić, jak gdyby zaprezentować też innym klubowiczom, mieć szansę gdzieś w kuluarach na porozmawianie, na zwykłą wymianę doświadczeń. To, co też bardzo ważne jest w klubie, co ja nie ukrywam, bardzo sobie cenię jako opiekun klubu, że nie ma totalnie u nas jakichś takich zadęć, nie ma trzymania nosa w górze, tylko tak naprawdę jest bardzo fajna atmosfera wzajemnej pomocy, dzielenia się wiedzą. Jeżeli chcecie się czegoś ciekawego dowiedzieć, to absolutnie nie bójcie się pytać właśnie na takich zlotach, czy brand ambasadora, czy Artura, no czy właśnie kolegów i koleżanek z klubu, którzy mają olbrzymią wiedzę. Tak, i bardzo właśnie fajnie jest to, że jest to klub, który jest fajny zarówno dla osoby, która zaczyna z whisky, jak i osoby, która o whisky już wie całkiem sporo, dlatego że jak gdyby wiedza jest i dla tej osoby, jest coś i dla tej osoby. Tak. W związku z tym tutaj tych informacji jest cała masa i wierzcie mi, ostatnio na przykład mieliśmy degustację whisky, którą wydawałoby się, że większość z nas zna, a powiem szczerze, nawet ja miałem zaskoczenie, ponieważ nigdy tych whisky obok siebie nie zestawiałem i akurat w takim zestawieniu okazało się, że znajdujemy tam jeszcze dużo, dużo rzeczy, w związku z tym nawet takie stare konie jak ja z niezłym bagażem doświadczenia w whisky mogą się dowiedzieć czegoś nowego. Dokładnie tak. Dokładnie. To jest świetne, słuchajcie, także te degustacje to jest w ogóle niesamowita sprawa. Co więcej, jeżeli już jesteście w klubie, to żebyście nie czuli się samotni, bo może macie na przykład, nie wiem, kumpla, kogoś z rodziny, partnera, partnerkę, jakkolwiek, możecie ich zaprosić na taką degustację, czy w formie online, czy na żywo, w cenie dla klubowiczów. My mamy bardzo dużo degustacji, które nie kosztują, nie wiem, 100, 200, 300 zł, tylko są w cenie tak naprawdę wysyłki, pakowania i samplowania, czyli tak zwane bezpłatne, choć kosztuje 50 zł, no bo jak gdyby czasy mamy takie, że te koszty nam nie maleją, tylko rosną, ale dostajecie w tej cenie bardzo fajne sample, znakomitą opowieść i wspaniały wieczór i możliwość zdobycia naprawdę gigantycznej wiedzy, szczególnie w tej wersji, kiedy jesteście na żywo, możecie się spotkać właśnie z brand ambasadorem i innymi klubowiczami i popytać o sporo nurtujących Was spraw. Zresztą te degustacje później nagrywamy, więc nawet jeżeli nie macie czasu na co dzień, bo taką macie pracę, możecie to sobie później odtworzyć i wrócić do nas z pytaniami. To tyle mniej więcej o degustacjach, tak? Ale to nie wszystko. Dokładnie. A o zlocie mówiliśmy. Ale słuchajcie, jako klubowicze możecie przyjechać na nasz festiwal whisky, który odbywa się w Piasecznie. Sun City Whisky Fest. Przyszły rok to jest 17 czerwca. Będziemy musieli za rok nagrać nowy materiał w związku z tym, żeby pokazać następną datę. Natomiast słuchajcie, jako klubowicze wchodzicie na ten festiwal za zupełną darmochę. A jest to festiwal zarówno Loży Dżentelmenów, jak i Klubu Loży Dżentelmenów. W związku z tym klubowicze wchodzą za darmo. I na moją degustację to 50% zniżki na masterclass. Na masterclass mój, tak. Tak, tak. Zresztą dodam Wam, że ten pierwszy festiwal odbył się w tym roku, a Sun City Whisky Fest zebrał świetne opinie właśnie ze względu na to, że raz, że jest to impreza plenerowa, więc ma zupełnie inny charakter, jest czym oddychać. Wiecie, jak to bywa na tych zamkniętych pomieszczeniach, gdzie festiwale się odbywają. To jest pierwsza sprawa. Dwa, że jest okazja, żeby w spokoju porozmawiać z brand ambasadorami, z ludźmi, którzy stoją na tych stoiskach, żeby popytać o różne rzeczy, dowiedzieć się całej masy ciekawostek. U nas ludzie jak weszli od godziny zero, czyli tak naprawdę od 12, to w zasadzie zostali przez cały dzień, mimo tego, że mieliśmy akurat niesprzyjające warunki pogodowe, także no to jest naprawdę świetne wydarzenie. Czyli tak, mamy zlot, mamy Sun City Whisky Fest, o czym jeszcze byśmy mogli wspomnieć, tu muszę do ściągi zajrzeć,
Okej, okay. O gościach mówiliśmy, że można zaprosić. Tak jest. Jak najbardziej. Zniżka w sklepie stacjonarnym. A no właśnie, czyli tutaj u nas. Tak jest, dokładnie. Jak jesteście klubowiczami, z miejsca macie 5% zniżki na wszystko, co jest w sklepie. Na cały asortyment. Cały asortyment. A poza tym jeszcze to, co już Dorota mówiła wcześniej, w momencie, kiedy wchodzą nasze butelki, są selekcje loży, macie jeszcze specjalne ceny, które są jeszcze niższe. I możliwość wyboru butelki. Dokładnie. Pod warunkiem, że ten numer nie jest zarezerwowany już przez kogoś. I teraz kolejna rzecz. Jak się pojawiają degustacje, a tak jak już słyszeliście o zasadzie degustacji dla klubowiczów, ale to też jest tak, że my czasami degustacje jakieś chcemy wypuścić na zewnątrz, ale to zależy od tego, ile jest miejsca takiej degustacji, bo jeżeli jest po jednej butelce, no to tych miejsc nie jest za dużo, bo jest, wychodzi z dokładną miarką co do kropelki 35 porcji, tak. Po 700 ml rozlany na 20, to jest 35, 700 ml na 20, na 20 ml buteleczki, to jest 35 porcji. W związku z powyższym, jeżeli jesteście klubowiczami, to macie szansę w tym wziąć udział. A czasami jest tak, że my na zewnątrz ogłaszamy, że owszem jest degustacja, ale jest na przykład 3 wolne miejsca, 4 wolne miejsca, bo resztę wzięli klubowicze. Tak. Klubowicze wiedzą pierwsi. Dopiero jak klubowicze powiedzą enough, my już nie chcemy, to dopiero zgłaszamy taką degustację na zewnątrz. W związku z tym wiecie szybciej, wiecie lepiej i macie do tego dostęp. Bardzo często też, czy przy okazji degustacji, czy bez powodu, znaczy z powodu premiery jakiejś nowej butli, jakiejś limitowanej serii, jakichś limitowanych rzeczy, nie loży dżentelmenów, tylko w ogóle, my mamy, dostajemy propozycje od importerów, od właśnie brand ambassadorów, od właścicieli danych destylarni, dostajemy przydział butli, bardzo wyjątkowych, bardzo niezwykłych, które wy jako klubowicze znowu, jako pierwsi dostajecie informację, że taką butelkę można kupić. Bardzo często to są butelki w stronce ci, które w ogóle nie wychodzą na światło dzienne, w sensie, że nie staną na jakiejś półce sklepowej. To są rzeczy totalnie ekskluzywne i wyłącznościowe dla członków klubu, jeżeli chodzi o tę ofertę, którą my dostajemy dla was specjalnie. Dokładnie. W związku z tym naprawdę, jak jesteście po drugiej stronie tej zasłony klubu, to wiecie dużo, dużo więcej niż będąc na zewnątrz. Słuchajcie, tych benefitów można by było bardzo długo o nich opowiadać, bo to są oczywiście te oferty partnerów, to są degustacje, to jest zlot oraz tak naprawdę dwa zloty, bo teraz pojawiła się inicjatywa, żeby zrobić drugi zlot, ponieważ klubowicze stwierdzili, że się za sobą stęsknili, chcą się spotkać, chcą pogadać, chcą wziąć udział w degustacjach. Także takie rzeczy też robimy dodatkowo. Natomiast słuchajcie, jest jeszcze bardzo fajna sprawa, bo klubowicze jako pierwsi dowiadują się o miejscach na wyjazd do Szkocji. No właśnie. I ponieważ wreszcie ten COVID nas trochę odpuścił. Odpuścił nam troszeczkę, tak? Także w tym roku odbył się pierwszy wyjazd do Szkocji po tej takiej przerwie covidowej. Natomiast w przyszłym roku planujemy dwa wyjazdy. Pierwszy to będzie Islay, a drugi Speyside. No, dokładnie. Także to klubowicze będą najpierw wiedzieć, jaka to będzie cena, kiedy to się odbędzie. Miejsc jest niedużo, bo to w okolicach 18-20 to będzie maks absolutne. O, nawet 16. Tak, to jeszcze zależy tak naprawdę od możliwości tam na miejscu. Także słuchajcie, to jest kolejny plus, że wiecie, że coś takiego jest, macie cynk, możecie pakować się lub z członka rodziny zabrać ze sobą, przyjaciela, partnera jakkolwiek, czy partnerkę. Także na pewno to. Co jeszcze byśmy dodali? O tym, że w klubie jest bardzo fajnie, bo jest świetna atmosfera, tak, słuchajcie. Tak, i właśnie to jest to, o czym Dorota też mówiła wcześniej, że nie ma, nie ma takiego zadęcia. Jest bardzo normalnie, bardzo przyjaźnie i bardzo wesoło, w związku z tym naprawdę atmosfera jest super. Jest to wspaniałe miejsce do dowiadywania się bardzo dużo na temat naszego ukochanego wspólnego alkoholu, jakim jest whisky, ale nie tylko. Wspaniałe znajomości, przyjaźnie, bardzo fajni ludzie, coraz więcej inicjatyw oddolnych, coraz więcej spotkań oddolnych, gdzie część klubu po prostu z danego miasta spotyka się, razem rozmawia, razem się bawi, może jeszcze jakieś inne z tego tematy wychodzą, ale to już nie wiem. W każdym razie jest tego naprawdę dużo i dzieje się i widać, że to się rozwija i że ludzie chcą. W związku z tym myślę, że powinniście być jak najszybciej w tym klubie, żeby razem z nami działać. No dobra, ale to są wszystkie te pozytywne rzeczy.
No ale jeszcze jest kwestia, słuchajcie, finansowa. Tak. Bo klub nie jest klubem darmowym. A my nie jesteśmy stowarzyszeniem. Także... A my nie jesteśmy stowarzyszeniem, w związku z tym to by się po prostu nie udało. Ale kosztuje to, słuchajcie, bardzo niedużo. Jest to 850 zł. Jednorazowa opłata roczna. Dokładnie, czyli wychodzi Wam to wtedy 71 zł na miesiąc. Mniej więcej. Tak jest. Jest możliwość też rozłożenia na raty, bo wiemy, jaka jest sytuacja, słuchajcie, jak gdyby też wychodzimy naprzeciw tym potrzebom. Oczywiście jak na raty jest ciupkę drożej, ale do przeżycia. Niebawem też, bo już właśnie szykujemy, będzie platforma sklepu online Loży Dżentelmenów, gdzie będzie specjalna zakładka dla klubowiczów i tam będą się pojawiały wszystkie oferty dla Was, degustacje. Oczywiście z Waszymi cenami będzie można to szybciej zamawiać, także wkrótce już będzie można z tego korzystać. Słuchajcie, przybywajcie, dołączajcie do nas i czekamy na Wasze zgłoszenia. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, cześć. Hej.